Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Wojtek Wiśniewski z promentalny.pl i zapraszam Cię na odcinek, który będzie nietypowy, ponieważ najczęściej dzielę się wiedzą dotyczącą neurobiologii, psychologii, autoterapii. Natomiast dzisiaj chcę zrobić wyjątek i chcę podzielić się z Tobą moim własnym doświadczeniem, a konkretnie tym, jak poradziłem sobie z nerwicą, z napadami lękowymi bez właściwie Wspomagania się farmakologicznego bez psychoterapii, do czego do końca Cię też nie zachęcam, ale dojdziemy do tego, o co mi chodzi. Pytanie, dlaczego zdecydowałem się nagrać ten odcinek? I tutaj są trzy powody. Pierwszy powód jest taki, że uważam, że takie nawet nieprofesjonalne, powiedzmy, ale osobiste doświadczenia są często bardzo ważne, mogą być pomocne. Profesjonaliści oczywiście przekazują nam wiedzę, natomiast Osoby, które przechodzą przez jakiś problem, również mogą być bardzo pomocne i mogą powiedzieć nam coś o. Czym często nie, od Czego często nie usłyszymy od specjalistów. I sam mam takie doświadczenie, że przez wiele lat walczyłem z boreliozą, byłem już w ciężkim stanie i pamiętam, jak dużo pomogły mi osoby, które przechodziły przez tę chorobę i też ich wiedza na temat różnego rodzaju leczenia, takiego niestandardowego, czyli na przykład naturoterapii i tak dalej. I pewnie gdyby nie ich wsparcie, to dzisiaj bym tutaj nie siedział, więc wydaje mi się, że. Dzielenie się wiedzą pod kątem własnych doświadczeń jest jak najbardziej wskazane i może być dla wielu osób pomocne. Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód, dlaczego chcę podzielić się moim doświadczeniem, jest taki, że dzisiaj sam pomagam osobom, które cierpią na nerwicę, na różne zaburzenia lękowe, poradzić sobie z tymi problemami. Jestem certyfikowanym hipnoterapeutą poznawczo-behawioralnym. I trudno oferować komuś transformację, jeżeli się samemu jej nie przeszło. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich osób. Generalnie nie wymagamy od kardiologa, aby był chory na serce, bo to jakby daje mu większą wiedzę odnośnie tego, co robi zawodowo. Natomiast nie ukrywajmy, że jeżeli chodzi o terapię, psychoterapię, coaching i tego typu rzeczy, które związane są z naszym umysłem, z psychiką, z treningiem mentalnym, to bardzo często osoby, które przez coś przeszły i mają te doświadczenia, są dobre później w tym, co robią. Mam tu na myśli na przykład osoby, które kiedyś były w szponach jakiegoś nałogu i dzisiaj na przykład pomagają innym osobom, jako terapeuci, na przykład wyjść z nałogu. Wiemy, że to są osoby, które najczęściej się najlepiej do tego nadają, bo mają to swoje własne doświadczenie. Więc postaram się w tym dzisiejszym nagraniu. E, Połączyć moje własne osobiste, nieprofesjonalne doświadczenie z profesjonalnym. No i trzeci powód, dlaczego chcę się dzisiaj z Tobą podzielić tym tematem, moim doświadczeniem, jest taki, że lęk dzisiaj właściwie jest częścią większości problemów mentalnych. Czy mówimy o różnych zaburzeniach lękowych, czyli powiedzmy nerwicach, czy mówimy o depresji, tam zawsze właściwie jest lęk. I jakby te statystyki cały czas rosną, a to, do czego ja Cię zachęcam, to do pomyślenia trochę o nerwicy, o lęku w trochę inny sposób. Nie jako o pewnym zaburzeniu, które od razu wymaga jakiegoś szybkiego działania farmakologicznego i brania leków. Natomiast na, jako czymś, co jakby. Daje nam pewną możliwość rozwoju, jest pewnym wyzwaniem, które daje nam możliwość rozwoju i dlaczego, tak uważam, za chwilę Ci opowiem. No dobrze, więc zacznijmy od tego, jak zaczął się mój problem z nerwicą. I pamiętam ten moment dobrze, ponieważ było to ponad 20 lat temu, ale wiem, że to była niedziela, bo wracałem na studia, więc musiała to być niedziela. Był piękny dzień, czułem się dobrze, wsiadłem do autobusu i bez żadnego powodu dostałem, Pierwszy w swoim życiu napad paniki, który był bardzo silny. Nie mogłem otworzyć oczu, wydawało mi się, że się duszę. Było to straszne przeżycie. Każda osoba, która doświadczyła ataku paniki, pewnie wie, o czym mówię. Więc to był początek. Oczywiście, gdy mówię, że to był początek, to kłamie, ponieważ tak naprawdę przez lata wcześniej moje ciało. Mój umysł podpowiadał mi, że coś jest nie tak, że nad czymś powinienem popracować. Mam na myśli m.in. to, że miałem chorobę somatyczną, miałem problemy z żołądkiem. Cały czas lądowałem u gastrologów, którzy mówili mi to samo, że. Problem jest nerwowy i powinienem coś z tym zrobić, ale oczywiście ja to wszystko bagatelizowałem. Leczyłem, leczyłem tylko żołądek, miałem problemy z asertywnością, z emocjami, ze stresem. Generalnie było tego dużo, natomiast bagatelizowałem to do tego momentu, kiedy wsiadłem do tego autobusu. I właściwie w, nawet w tym momencie nie przestałem, ponieważ w, po tym ataku wydało mi się, że tak naprawdę. To musiał być jakiś błąd mojego organizmu i pewnie wszystko będzie ok. Natomiast kiedy przyszedł kolejny atak paniki po tygodniu, potem kolejny, kolejny i ten lęk zaczął się utrzymywać na takim bardzo wysokim poziomie, wtedy rzeczywiście bardzo się przestraszyłem. I osoby, które doświadczają napadł paniki najczęściej. Zaczynają się obawiać kolejnego i dramatyzują. To znaczy wydaje się im, że z kolejnym atakiem albo na przykład umrą na serce, albo na przykład zwariują. Ja poszedłem w tę drugą stronę. To znaczy miałem tak silne poczucie lęku już cały czas, napięcia itd. że stwierdziłem, że, że po prostu za chwilę zwariuję. I na tyle mocno się wtedy tego przestraszyłem, że postanowiłem coś z tym zrobić, postanowiłem pójść do specjalisty. Mówiłem się zatem do psychiatry i wydawało mi się, że cały proces będzie wyglądał w ten sposób, że psychiatra mnie przyjmie, wysłucha, przepisze mi jakieś leki na lęk, na ataki paniki i jakimś sposobem z tego wyjdę. Psychiatra natomiast miał zupełnie inny plan. Wysłuchał tego, co mam do powiedzenia i stwierdził, że to jest problem, nerwicą, z lękiem, ze stresem, z emocjami, ale nie zamierza mi na razie nic przepisywać. Wydaje mu się, że lepiej będzie, jak pójdę do psychologa, przegadam temat, nauczę się w naturalny sposób radzić z tym wszystkim. I powiedział, że póki tego nie zrobię, nie dostanę żadnych leków i tak dalej. Więc właściwie to była bardzo mądra decyzja, która myślę, że może nie wiem, uratowała mi życie, w sensie może do dzisiaj bym się borykał z jakimiś leczeniem i tak dalej, a tak to nie muszę. Natomiast zgodziłem się, poszedłem do psycholog, więc to nie była tak naprawdę psychoterapia, więc nie mówię, że wykorzystywałem psychoterapię, gdyż to nie była osoba, która była profesjonalnym psychoterapeutą, to była właściwie osoba zaraz po studiach, która odbywała swój pierwszy staż i te spotkania nie miały jakiegoś powiedzmy większego sensu takiego psychoterapeutycznego, ale to, co pokazała mi ta pani psycholog, to przede wszystkim ćwiczenia relaksacyjne. Pierwszy raz w życiu zdałem sobie sprawę, jak bardzo jestem spięty. E i jak dużo dają mi te ćwiczenia relaksacyjne, różnego rodzaju oddechowe, relaksacja mięśni Jacobsona, bardzo dobrze to na mnie wpłynęło. No i oczywiście miałem możliwość w końcu porozmawiać o tych problemach, o których z nigdy z nikim nie rozmawiałem i które przez wiele, wiele lat bagatelizowałem. I to właściwie wszystko, natomiast to pozytywnie wpłynęło jakby na moje dalsze działanie, ponieważ Właściwie ćwicząc, obgadując, powiedzmy, temat z panią psycholog oraz e, ćwicząc codziennie te ćwiczenia relaksacyjne, okazało się, że nigdy więcej już ataki paniki nie wróciły, więc w jakiś sposób mi to pomogło, natomiast nie wyciągnęło mnie z problemów związanych z nerwicą, z problemów związanych z lękiem. Natomiast w tym samym momencie w moim życiu wydarzyła się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Poznałem Dziewczynę, w której się bardzo zakochałem. Teraz uwaga, nie chcę mówić, że musisz się zakochać albo aby wyjść z nerwicy, ani nie chcę powiedzieć, że ja wyszedłem z nerwicy, ponieważ się zakochałem. Natomiast to miało bardzo duży wpływ na to, jak zacząłem myśleć, jak zacząłem działać. I przez to, właśnie moje myślenie i działanie i te spotkania też z panią psycholog. To wszystko razem pozwoliło mi tak naprawdę wyjść z tej nerwicy, bez żadnego szczególnego leczenia. Przynajmniej to może absurdalnie, więc chciałbym Ci trochę wyjaśnić, jak moim zdaniem doszło do tego, że udało mi się pokonać po prostu te moje zaburzenia bez jakiegoś wielkiego wysiłku i co Ty możesz z tej mojej wiedzy, z tego mojego doświadczenia wyciągnąć. Natomiast zanim przejdziemy dalej, to chcę Ci opowiedzieć o. Pewnym artykule z 2020 roku, który otworzył mi właśnie oczy na to, co tak naprawdę się wydarzyło. I ten artykuł został napisany przez profesora Robina Carhart-Harisa, który jest psychologiem, zajmuje się również neurobiologią i generalnie zajmuje się badaniem substancji psychodalicznych. I użycia ich właśnie w psychiatrii, w leczeniu różnych zaburzeń związanych z depresją, z lękiem itd. I w tym artykule profesor napisał, że bardzo często dochodzi do czegoś, co moglibyśmy nazwać kluczowym stanem mentalnym. Brzmi to może po polsku e, nie najlepiej, ale chodzi mi o to, że występuje coś, co pozwala nam w bardzo szybki sposób w taki hiperplastyczny sposób. Nauczyć się różnych rzeczy, nowych działań, nowego myślenia, co doprowadza do pewnej transformacji. I przytacza on całą masę różnych dowodów, które udowadniają, że przewlekły stres, czy też cechy nerwicowe, są właśnie takimi starterami, wyzwalaczami tego kluczowego stanu psychicznego. Innymi słowy, nie traktuje nerwicy, stanów lękowych, jako jakiegoś zaburzenia, a bardziej jako coś, co namawia nas do zmiany myślenia, działania itd. I gdy pisze o tych procesach, to oczywiście on ma na myśli te badania, które przeprowadza z psychodelikami, czyli podając ludziom leki powiedzmy psychodeliczne, substancje psychodeliczne. Zauważono, że one zmieniają pewne rzeczy w naszym umyśle związane z receptorami serotoniny i to pozwala tym ludziom nawet po takiej jednej dawce zmienić myślenie, działanie i wyjść z choroby. Natomiast to, co mówi Pan Profesor, i to jest bardzo ważne, to mówi, że właściwie ta zmiana nie wymaga wyłącznie brania jakichś leków, czy substancji psychodelicznych, że jest ona właściwie nieodłączną właściwością naszego umysłu. Innymi słowy, że sami możemy po prostu dokonać tych zmian w różny sposób. Brzmi to może bardzo na razie enigmatycznie, więc chciałbym Ci opowiedzieć, jak on to tłumaczy. Więc on pokazuje taki obrazek: wyobraź sobie, że płyniesz łódką i cały czas, właśnie, doskwierają Ci jakieś problemy, na przykład lękowe i tak dalej. I w pewnym momencie dopływamy tą łódką do momentu, kiedy te nasze problemy, na przykład lękowe, nerwicowe, stres i tak dalej. Powoduje już tak silne napięcie, że coś musimy w naszym życiu zmienić. I on każe nam sobie wyobrazić taki obrazek, że płyniemy tą rzeką i jest rozgałęzienie rzeki na dwa nurty. I najczęściej badania pokazują statystyki, że jeżeli skręcimy powiedzmy w lewą stronę, która nie, niczego od nas nie wymaga, cały czas będziemy po prostu zachowywać się w ten sam sposób, najczęściej te osoby. Kończą z bardziej poważnymi zaburzeniami mentalnymi, psychicznymi, typu psychozy, typu depresja i tak dalej. Natomiast bardzo często zdarza się coś w naszym życiu, co powoduje, że w jakiś sposób zaczynamy działać inaczej, tak jakbyśmy zaczęli płynąć zupełnie innym nurtem, zachowując się zupełnie inaczej, płynąc zupełnie inną stronę, i nagle te osoby pozwalają. Potrafią sobie poradzić z tymi swoimi problemami. Więc jakby on uważa, że te nasze zaburzenia są takim wyzwalaczem, który czasem prowadzi nas w złym, ki prowadzi nas w złym kierunku, a czasami jakby prowadzi nas w zupełnie inną stronę, co pozwala nam się wyleczyć. I on oczywiście. Odkrył to pod kątem, wymyślił całą tę teorię, myśląc przede wszystkim o psychodelikach, patrząc jak one pomogły jego pacjentom, jakby zmienić podejście do depresji, do nerwicy, do lęku itd., i lepiej radzić sobie w życiu. Natomiast on zauważa, że jeżeli że kiedyś na przykład taką funkcję pełniła religia i pewne doświadczenia mistyczne, Powodowały tę samą transformację, że nagle osoby zmieniały coś w swoim życiu i zaczynały działać i żyć zupełnie inaczej. Ale tak samo nawet psychoterapia czy hipnoterapia, przez to, że uczy nas innego myślenia, innego działania, może mieć taki sam wpływ na nasze e, życie. Dlaczego ci to mówię? Mówię to dlatego, ponieważ podobnie podchodzę do przynajmniej w moim wypadku, do nerwicy. Nie jako jakiegoś bardzo ciężkiego zaburzenia, a czegoś, co chciało mi pokazać pewną drogę, że muszę coś zmienić. I Idąc po raz pierwszy do psychiatry, do tego psychologa, a potem zakochując się, doszedłem do takiego momentu, że nagle zacząłem płynąć w zupełnie inną stronę. Zacząłem za zachowywać się w inny sposób, zacząłem myśleć w inny sposób, i to doprowadziło, doprowadziło mnie do tego, że bez żadnego wsparcia psychoterapeutycznego, bez żadnego wsparcia, Farmakologicznego, bo nie wziąłem żadnych tabletek, potrafiłem wyjść z ciężkich ataków paniki, z nerwicy, z problemów lękowych i wielu innych zaburzeń. I teraz pytanie: Co tak naprawdę się wydarzyło? Co ja takiego zmieniłem w swoim życiu, że udało mi się to dokonać? I w tym momencie właśnie dochodzę do sedna tego nagrania, czyli do pewnych moich obserwacji, którymi chciałem się z Tobą podzielić, gdyż wydaje mi się, że właśnie te moje obserwacje mogą. Bardzo mocno ci pomóc. Jeżeli masz problemy z nerwicą, z lękiem, z napadami paniki, to te kilka obserwacji może sprawić, że zmieniając trochę myślenie, zmieniając trochę działanie, możesz jakby pójść w tę lepszą stronę. I jeżeli nie pozbyć się tych zaburzeń, problemów, to przynajmniej bardzo mocno je zredukować. Więc tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że. Kiedy poszedłem do psychiatry, kiedy poszedłem do psychologa i kiedy nagle się zakochałem, więc wydarzyło się coś zupełnie nowego, nieoczekiwanego w moim życiu, zacząłem płynąć w inną stronę niż normalnie bym się spodziewał. I mówiąc, płynąc w inną stronę, mam na myśli, że zacząłem myśleć i zachowywać się w inny sposób. I teraz pytanie, w jaki sposób? Więc pierwsza rzecz i pierwsza zmiana to było to, że zacząłem akceptować swoje problemy które przez wiele, wiele lat bagatelizowałem, o których z nikim nie rozmawiałem oraz które nie wydawały mi się ważne. Pierwszy raz zacząłem dostrzegać, że mam problem z lękiem, z nerwicą, z brakiem asertywności, z emocjami, że moje problemy z żołądkiem gastrologiczne to nie są problemy gastrologiczne, tylko psychiczne, nerwowe, więc zaakceptowałem ten fakt. Zaakceptowałem oraz... Dzięki temu, że poszedłem do psychiatry, że poszedłem do psycholog, miałem możliwość po raz pierwszy w życiu porozmawiać i mieć też jakiś feedback i zrozumieć, że nie ma w tym nic dziwnego. Nie jestem nienormalny, że generalnie są to problemy, które mogą się przydarzyć każdemu, jest to część naszej natury i nie mam się. Czym przejmować, o ile zacznę coś z tym robić. Więc zacząłem to akceptować. I to był pierwszy taki moment, kiedy zacząłem to akceptować, ale nie ostatni, ponieważ to nie było tak, że się zakochałem, zacząłem się czuć lepiej, tylko tak naprawdę czułem się jeszcze gorzej, bo wyobraź sobie, że masz, boisz się ataków paniki, bo już jesteś cały czas napięty czy też napięta i musisz iść na randkę z osobą, którą dopiero co poznałeś czy też poznałaś. Jest to bardzo stresujące dla. W normalnej sytuacji, a jeszcze bardziej stresujące, jeżeli masz problem z lękiem, z nerwicą i tak dalej. Więc tak naprawdę to zakochanie mi nie pomogło, i bojąc się tego, że pewnego dnia dostanę napadu paniki, powiedziałem osobie, którą, z którą się spotykałem, co się dzieje, że, że chodzę do psychologa, że mam problemy z lękiem i zamierzam z tego wyjść. I to była taka ogromna ulga po raz kolejny. W końcu zacząłem mówić o swoich problemach i dostałem feedback na zasadzie ok, nie ma się czego bać, ale e, rozumiem, więc kolejny raz akceptacja. Więc akceptacja to był pierwszy taki moment, ale akceptacja i staranie się zrozumienia, skąd się to wzięło. Że tak naprawdę przez lata nie robiłem różnych rzeczy, bagatelizowałem problemy, które doprowadziły mnie do większych. E, Problemów, więc akceptacja i zrozumienie to był pierwszy krok, i myślę, że to jest krok, który każdemu pomoże. Druga rzecz to była zmiana, którą ja nazywałam zmiana patrzenia z wewnątrz na zewnątrz. Kiedy Pochłonięci jesteśmy lękiem, mamy problemy nerwowe, mamy napady paniki. To tak naprawdę my cały czas obserwujemy siebie, obserwujemy swój środek, czy, czy jestem bardzo zdenerwowany, czy nie. Czy czasem w danej sytuacji nie dostanę jakiegoś ataku lęku i źle się poczuję, bo to będzie, ludzie zobaczą, że mamy jakiś problem i tak dalej. My cały czas obserwujemy siebie. Przez to, że się zakochałem. Ja tak naprawdę zacząłem w końcu patrzeć na zewnątrz, ponieważ no, niewątpliwie miłość jest czymś takim, co wyciąga nas na zewnątrz. Przestaniemy, może nie, że myśleć o sobie, ale przestajemy obserwować siebie, a zaczynamy obserwować, jesteśmy pochłonięci obiektem, w którym jesteśmy zakochani. Szczególnie na początku. Dlatego jakby zacząłem patrzeć zupełnie na zewnątrz. Na, na różne też możliwości i tak dalej. Byłem chętny nowych doświadczeń i tak dalej, ale przede wszystkim przestałem cały czas się obserwować i zastanawiać, jakie jest mo moje poczucie lęku, czy będę miał napad paniki, jak się czuję, i tak dalej. Więc to była druga zmiana, która pewnie mocno pomogła mi po prostu poradzić sobie z tymi e, objawami. E, kolejna rzecz to było e, wyłączenie, bagatelizowanie czarnych scenariuszy, osoby, które są w nerwicy, kiedy mają problemy nerwowe, bardzo często, nie tylko. W takie osoby, też osoby, które mają depresję i tak dalej, żyją oczywiście czarnymi scenariuszami, cały czas się czegoś obawiają, zamartwiają się, nie wierzą w siebie. I to nie jest tak, że ja się tego pozbyłem, bo się, powiedzmy, zakochałem albo poszedłem do pani psycholog, ale tak naprawdę olałem to wszystko, przestało mnie to interesować. Tak naprawdę miałem te scenariusze, ale miałem je gdzieś. I to zdarzyło mi się właściwie dwa razy w życiu. Tak naprawdę, gdy zacząłem się spotykać z tą osobą, to miałem wrażenie, że ona i tak za chwilę mnie zostawi. Bo przecież, czemu, czemu, czemu miałaby ze mną być, ja mam takie problemy i tak dalej. Więc, oczywiście, miałem to swoje czarnowictwo, ale tak bardzo byłem zainteresowany i tak bardzo mi na niej zależało, że stwierdziłem, OK. Nawet jeżeli mnie zostawi za tydzień, to warto z nią przeżyć ten tydzień. Więc jakby scenariusze czarne, które miałem w głowie, nadal były, ale przestałem się nimi zupełnie przejmować, bo miałem ważniejsze rzeczy, które bardziej mnie e, interesowały. I to też jest coś, co nauczyło mnie myśleć w trochę e, inny e, sposób. I kolejna bardzo ważna rzecz to jakby zacząłem działać naturalnie. Pomimo lęku, osoby, które się czegoś boją, mają oczywiście problem z działaniem, bardzo często unikają różnych sytuacji. Wyobraźmy sobie, że mamy na przykład fobię i boimy się latać. No, oczywiście będziemy unikać samolotu, i tutaj, jakby działałem w ten sam sposób, na zasadzie tak naprawdę, bałem się iść na randkę, bałem się z kimś spotkać. Cały czas czułem napięcie, czułem, że wszystko mi drży, bałem się, że dostanę napadu paniki, ale ponieważ, jakby. To spotkanie było dla mnie ważne, czyli cel był dla mnie ważniejszy, to i tak szedłem i działałem pomimo lęku. I to jest chyba najlepszy sposób na lęk, na zasadzie, żeby się przełamywać, na ile można, aby działać w taki sposób, w jaki chcemy działać, pomimo lęku. Nigdy nie pozwalać lękowi sobą zupełnie zawładnąć. Więc to jest kolejna rzecz, tym bardziej, że. I możemy to oczywiście opisać w różny sposób, na zasadzie, że. Cel był dla mnie ważniejszy niż mój strach, niż mój lęk, czy po prostu uznałem, że mam więcej odwagi, żeby to zrobić, niż mi się wydaje. Bardzo często tak mówię swoim klientom. Nie chodzi o to, aby ci powiedzieć, że wszystko będzie super, że świat jest super bezpieczny i tak dalej, ale że po prostu chodzi o to, abyś uwierzył, czy uwierzyła, że tak naprawdę masz znacznie więcej siły i odwagi, niż ci się e, wydaje. Szczególnie jeżeli cel jest e, ważny. I ostatnia rzecz to było, jakby odpuszczenie kontroli. Bardzo często chcemy kontrolować wszystko, i kiedy nie mamy wpływu na różne rzeczy, to właśnie zaczynamy się zamartwiać, bać, mamy poczucie lęku, nie wiemy, czy nie dostaniemy czasami napadu na przykład paniki i się te, tego boimy. I w tym wypadku, zakochując się, wszystko stało się tak dziwne, że tak naprawdę przestałem się martwić tym, że. Czegoś nie kontroluję. Właściwie zacząłem mieć wrażenie, że ja już niczego nie kontroluję, ale że jest okej. Okay. Po prostu płynę z tym nowym nurtem. Stało się coś nowego, płynę i jest okej. Okay. I tak naprawdę to właśnie nauczyło mnie nowego działania. Jakby to spotkanie tej osoby. E te moje problemy, które pojawiły się w autobusie jako pierwszy atak paniki, spotkanie z psycholog, spotkanie z psychiatrą sprawiły, że miałem takie zupełnie nowe doświadczenie, nową wiedzę, co spowodowało, że zacząłem myśleć o sobie inaczej, zacząłem myśleć o tym problemie inaczej i zacząłem działać inaczej. I tak naprawdę to wyciągnęło mnie jakby z tego mojego zaburzenia. Nigdy nie poszedłem do psychoterapeuty, aczkolwiek studiowałem też jakby pod tym kątem, więc miałem pewną wiedzę, ale nigdy nie byłem specjalisty, nigdy nie wziąłem żadnych leków, do dzisiaj nie dostałem żadnego napadu paniki. Czy to znaczy, że nie mam już nerwicy, nie mam problemów lękowych? Oczywiście, że nie. Lęk jest częścią naszego życia. Rzadko mam dzień, kiedy się czegoś nie boję, ale wiem, że jakby lęk jest pewnego rodzaju moim instynktem, jest emocją, która ma mnie przed czymś ostrzegać, i to, czego się nauczyłem, to nauczyłem się myśleć właśnie racjonalnie na temat. Lęku, czyli to, o czym Ci mówiłem. Przede wszystkim akceptować to, że na przykład czegoś się boję. OK. I zaraz zadać sobie pytanie, co z tym zrobię? W jaki sposób działać naturalnie? Co by zrobiła osoba, która na przykład nie ma tego lęku? Jak by działała? To spróbujmy zadziałać w ten sposób. Przełammy się i idźmy dalej. Kolejna rzecz, mam czarny scenariusz. ok, na ile on jest czarny? Na ile rzeczywiście się to może spełnić, a jeżeli się spełni, to czy mam jakiś plan B, który mi pomoże? Mam plan B, OK, to robimy, i tak dalej. Więc jakby to doświadczenie spowodowało, że zacząłem myśleć inaczej, działać inaczej, i dzisiaj, do dzisiaj wykorzystuję te narzędzia, powiedzmy w swojej e, głowie, tę wiedzę. Więc gdybym miał podsumować te kilka najważniejszych rzeczy, których się nauczyłem przez to moje doświadczenie, jeżeli chodzi o problemy z nerwicą, to jeszcze raz. Akceptacja po prostu swojego problemu i postaranie się, aby zrozumieć skąd się to wzięło, czy skąd się to bierze. Druga rzecz, patrzenie, postaranie się zwrócenia bardziej na zewnątrz niż do wewnątrz. Nie, obserwania, nie obserwowania siebie tak mocno, a obserwowania bardziej świata ludzi na zewnątrz, wyjścia jakby z siebie. E, przymknięcie oczy na czarne scenariusze, nawet jeżeli są ok, niech sobie będą, i działanie naturalne działanie pomimo lęku, na ile się da, na ile jestem w stanie się przekonać jakby do podjęcia kolejnych kroków i odpuszczenie kontroli. Więc to było jakby to było kilka elementów, które tak naprawdę spowodowały, że przestałem jakby mieć problem z moimi zaburzeniami nerwicowymi i one właściwie do dzisiaj przez 20 lat nie wróciły w takiej formie, żeby w jakiś sposób właśnie e, obniżyć poziom powiedzmy mojego życia. Więc to jest to, czym chciałem się z Tobą podzielić. Nie wiem, czy to będzie pomocne. To moje takie trochę dziwne doświadczenie i wyjaśnienie tego, jak sobie poradziłem. Natomiast myślę, że właśnie jeżeli nie radzisz sobie z lękiem, smutkiem, z napięciem, powiedzmy, jeżeli masz takie wrażenie, że właśnie płyniesz w złym kierunku, to może jest to dobry moment, aby zacząć się zastanowić, czy da się popłynąć w jakimś innym, lepszym kierunku. To właściwie chciałem ci przekazać. I teraz pytanie: Co to znaczy w innym, lepszym kierunku? Na to nie mam odpowiedzi. Dla mnie to był napad paniki, który doprowadził do tego, że poszedłem do specjalisty, i, a przy okazji się zakochałem. Ale zachęcam cię do zastanowienia się nad tym, co możesz zrobić inaczej, w jaki sposób inaczej możesz płynąć, tak aby Twoje problemy zniknęły. To może być, nie wiem, może jesteś na takim etapie, że nigdy nie konsultowałeś, nie konsultowałaś swojego problemu z kimś, ze specjalistą, z terapeutą, psychoterapeutą, może to jest czas, aby pójść i właśnie zrobić coś takiego. Nie wiem, to już zależy od Ciebie. Ja chciałem się podzielić jakby. Moim doświadczeniem i dać Ci też wiarę w to, że tak naprawdę nie musimy traktować nerwicy jako jakiegoś strasznego zaburzenia, które od razu musimy leczyć, nawet jeżeli mamy straszne napady paniki. Naprawdę można z tego wyjść terapeutycznie, psychoterapeutycznie. Leki bardzo często uziemią nas na wiele, wiele lat, moim zdaniem. Nie jestem przeciwnikiem leków, ale uważam, że problem jest w naszym umyśle i to jest tylko problem, który pokazuje nam jakiś inny problem. I przez pewnego rodzaju transformację, zmianę myślenia, zmianę działania możemy naprawdę z tego wyjść. Więc to jest wszystko, czym chciałem się z Tobą podzielić. Mam nadzieję, że w jakiś sposób będzie to pomocne. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o nerwicy, o tym, w jaki sposób ja jako hipnoterapeuta poznawczo behawioralny, czyli łączący psychoterapię z hipnoterapią, które daje takie też nietypowe doświadczenie, jak działam z takimi oso osobami. To możesz zerknąć poniżej, wejść na promentalnie.pl albo bezpośrednio na moją stronę wojtekwisniewski.pl i tam dowiesz się więcej. A ja mam nadzieję, że to nagranie po prostu pomoże ci trochę inaczej zacząć myśleć o nerwicy, lęku Pewnych problemach, na przykład związanych z napadami panicznymi. Dzięki, do zobaczenia, cześć!